Dobry, dzień dobry. Witam na kolejnej legalnej kawie numer 101. Aż tyle legalnych kaw właśnie się już odbyło. Dzisiaj podczas tej legalnej kawy powiem o tym, o obowiązkach prawnych, o jakich trzeba pamiętać, przenosząc swój biznes do internetu, swoją firmę, swoją działalność, a tak naprawdę wchodząc do internetu. O jakich obowiązkach prawnych trzeba myśleć, żeby zrobić to legalnie, żeby zrobić to zgodnie z przepisami. Będę mówić o współpracach, o pracownikach, o współpracownikach, o wirtualnych asystentkach, oczywiście, bo to jest jeden z zawodów, na który jest coraz większy popyt, i o tym, o innych zawodach, o których warto tutaj również wspomnieć. Powiem także o sprzedaży w internecie, bo oczywiście to jest to, w czym się lubuję, tak to nazwijmy, i o czym bardzo dużo mówię, czyli o legalnym biznesie online, czyli wskazówki prawne, obowiązki prawne, o których trzeba myśleć, o których trzeba pamiętać, żeby po prostu wystartować, żeby być w tym internecie. Dzień dobry, Aneta, cześć, cieszę się, że kawa już gotowa. Cześć, Paulina, dzięki, że napisałaś, że widać i słychać. Uf, mam nadzieję, że pójdzie nam dzisiaj sprawnie. I konkretnie, ja nazywam się Ilona Przytacznik, jestem radcą prawnym i uczę małe firmy i biznesy online, jak działać w sieci legalnie, jak podpisywać dobre i skuteczne umowy i jak sprawnie wdrożyć RODO w swojej działalności. Prowadzę blog legalnybiznesonline.pl, na który Was zapraszam. Prowadzę też kanał na YouTubie, na którym wszystkie te legalne kawy się znajdują w jednym miejscu. Mam fanpage, na którym właśnie jesteście, albo na Instagramie, też jest konto na Instagramie i grupa Legalny Biznes Online, do której Was zapraszam, bo prawdopodobnie najbliższe wyzwanie odbędzie się właśnie w tej grupie, więc warto tam dołączyć, ona jest z grupą zamkniętą, więc tam też jest trochę bardziej kameralnie. Ok, no to zaczynamy. Jeżeli chodzi o przechodzenie do internetu, nie mówię tutaj o tym, że jakiś biznes całkowicie przejdzie do internetu i on już nie będzie stacjonarny, tylko o tym, że no mimo wszystko prawie każdy biznes, działalność, czy też działalność bez rejestracji, bo przypominam, że żeby sprzedawać w internecie czy poza tym internetem, wcale nie trzeba prowadzić firmy takiej zapisanej, firmy w CEIDG, albo nie trzeba prowadzić spółki. Więc może to być również działalność bez rejestracji i odsyłam do bloga, bo tam trochę informacji w tym temacie się już znajduje, jest też wywiad na kanale na YouTubie albo właśnie na blogu z Asią, która się tym tematem działalności bez rejestracji zajmuje już tak dogłębnie, tak to nazwijmy. Więc jeżeli chcesz przetestować swój pomysł na biznes, możesz wystartować z działalnością bez rejestracji. I ta działalność pozwala zarobić do 1300 zł w 2020 roku, czyli do połowy minimalnego wynagrodzenia, i sprawdzić, czy ten pomysł chwyci po prostu. Jeżeli zarobisz więcej niż 1300 zł, to oznacza, że trzeba założyć działalność, bo już przynosi to pewien przychód. Może jeszcze nieprzewidywalny, ale jeżeli w każdym miesiącu do tego 1300 zł doszło, że był ten przychód, no to jakby to też oznacza, że jest on w miarę przewidywalny, tak? Teraz trzeba troszkę pocisnąć, żeby on był trochę wyższy, tak? Żeby tam te koszty wszystkie się zwracały. Okej. Więc pierwsza rzecz, ta forma działalności, ona nie ma tutaj takiego dużego znaczenia. Wchodzisz do internetu, przychodzisz do internetu, chcesz sprzedawać. Możesz sprzedawać przez Messengera, możesz sprzedawać przez Facebooka, możesz sprzedawać przez bloga albo w jakikolwiek inny sposób, telefonicznie, o tym też już całkiem sporo mówiłam i w tym temacie również znajdziesz te filmy czy legalne kawy. Jednak większe firmy albo osoby, które już chwilę w tym internecie działają, one potrzebują już z kimś współpracować albo współpracują. I teraz mamy takie dwie drogi. Pierwsza to współpraca z freelancerami, z wirtualnymi asystentkami, czyli z takim zawodem, który teraz no, jest dosyć popularny. I jeżeli jesteś wirtualną asystentką, to wiesz, że dobrze by było taką współpracę uregulować umową ze swoim klientem, a jeżeli jesteś klientem, czyli osobą, która jest zainteresowana taką współpracą z wirtualną asystentką, to również dobrze by było taką współpracę uregulować właśnie umową. I teraz to działa w te obie strony, czyli
zarówno powinno zależeć wirtualnej asystentce na tym, żeby to odpowiednio uregulować, tak samo klientowi. Więc jeżeli twoja wirtualna asystentka nie przekazała ci umowy, w której jest zawartych sporo różnych rzeczy, o których, które jakby zabezpieczają twój biznes jako klienta, to ty przekaż taką umowę swojej wirtualnej asystentce. Gwoli umów właśnie teraz znajduje się w moim sklepie, są takie umowy oczywiście, na sklep.legalnybiznesonline.pl, jeszcze taki sklep, bo później ten adres się zmieni, ale dobrze jest wchodzić po prostu z bloga legalnybiznesonline.pl, zakładka sklep, i tam znajduje się pakiet umów. Teraz obecnie do 14 czerwca te wszystkie umowy, pakiet dla wirtualnej asystentki, czy kursy związane z umowami, czy z przekazaniem autorskich praw majątkowych znajdują się w promocji, jest 20% na to wszystko, te wszystkie ceny są obniżone, więc zachęcam do tego, żeby sobie zajrzeć na legalnybiznesonline.pl do tychże pakietów, ja zaraz tutaj właśnie podlinkuję i no, jakby zadbać o te obowiązki prawne. Dlaczego? Co jest takiego ważnego w tych umowach, że koniecznie trzeba ją zawrzeć, jeżeli chcemy z kimś współpracować? Więc pierwsza rzecz, ja o tym też już wspominałam, teraz wrzucam właśnie link w komentarzu, dajcie łapkę w górę albo jakieś serduszko, że to nagranie Wam się podoba, że korzystacie, żebym wiedziała, że tam jesteście. Więc jeżeli współpracujecie z takimi osobami, to oczywiście prawa, obowiązki strony. Jeżeli chcesz, czy to jako wirtualna asystentka, czy jako osoba, która korzysta z takich usług wirtualnej asystentki, chcesz zapewnić bezpieczeństwo swoim interesom, to przede wszystkim piszesz o obowiązkach twoich, jeżeli takie są, o obowiązkach wirtualnej asystentki i to, co jest bardzo ważne, ja teraz nie będę jakby omawiać szczegółowo takiej umowy, czy to z wirtualną asystentką, czy z jakimkolwiek innym freelancerem, to oczywiście dużo zależy od typu tej umowy, bo trochę inna umowa będzie właśnie z kimś, kto wykonuje usługi dla Ciebie, a trochę inna umowa będzie z wykonawcą strony internetowej. Ale powiem szczerze, że w tym zakresie, o którym za chwilę powiem, to jest bardzo podobne. Dlaczego? Zawierasz taką umowę z wirtualną asystentką, z freelancerem, z kimś, kto pomaga Ci, musisz pamiętać na przykład o przeniesieniu autorskich praw majątkowych albo o udzieleniu licencji przez taką wirtualną asystentkę. I teraz, jeżeli się zastanowisz, jakie usługi ta osoba ma dla Ciebie świadczyć, czyli w czym ona ma Ci pomagać, jeżeli ma to być ogólny wirtualny asystent, czyli pomaga we wszystkim, tak? On robi coś na Facebooku, coś na Instagramie, tworzy grafiki, coś tam na blogu, obrabia wpisy albo pisze te wpisy i tak dalej, to tutaj trzeba się poważnie zastanowić nad zakresem i to uregulować w umowie. I wtedy bardzo ważne jest, żeby przenieść na przykład autorskie prawa majątkowe do grafik, które tworzy taka wirtualna asystentka dla Ciebie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ona nie przeniesie tych autorskich praw majątkowych albo nie da Ci odpowiedniej licencji, to Ty de facto nie masz prawa do wykorzystywania tego na przykład po zakończeniu współpracy. Bo wiadomo, że w trakcie współpracy problemu nie ma, ale po zakończeniu współpracy może się okazać, że zapłaciłeś za tą pracę, no bo za godziny, które ona wykorzystywała i tak dalej, a nie masz prawa do wykorzystywania tych grafik po zakończeniu tej współpracy. I tak samo jest w przypadku każdego innego freelancera. Zastanawiasz się, co ta osoba dla Ciebie świadczy, jakie usługi, a następnie uregulowujesz to odpowiednio w umowie. Takie zapisy oczywiście znajdują się w umowie, które są u mnie dostępne, więc jeżeli potrzebujecie takich umów, to koniecznie zajrzyjcie właśnie do tego linku, którego podlinkowałam, który teraz znajduje się na ekranie. I co jeszcze podlinkuję? Artykuł na blogu. W artykule na blogu najnowszym osoby, które otrzymują mój newsletter, już otrzymały informacje również o tym artykule, więc wpiszę nowy artykuł na blogu. W tymże artykule na blogu znajdują się te obowiązki, o których trzeba pamiętać. Znajduje się też oczywiście link do wcześniejszych legalnych kaw, czy też artykułów związanych z powierzaniem prac wirtualnym asystentom, z umową z wirtualną asystentką. O tym, o czym trzeba w takiej umowie pamiętać. I radzę tego nie pomijać, bo po prostu z tego wyjdą później problemy.
Konieczne oczywiście kwestie płatności, w jakich terminach, jakie obowiązki, ale bardzo ważne jest przeniesienie tych autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji, w zależności od tego oczywiście, na co strony się umawiają. W kursie dla wirtualnych asystentek ja szczegółowo mówię, czym to się różni i no, jak na to patrzeć, w zależności od tego, kto tą umowę podsuwa. Jeżeli robi to klient, to zobaczy na rzeczy korzystniejsze właśnie dla klienta. Jeżeli robi to wirtualna asystentka, no patrzy na korzystniejsze rzeczy dla siebie, ale klient, jeżeli to ty jesteś tym klientem, powinieneś to sprawdzić pod własnym kątem, pod kątem własnych korzyści z tego. Więc jakby to jest bardzo ważne. Co jeszcze? Co jeszcze w tych obowiązkach, o których trzeba pamiętać? Jeżeli przenosisz swój biznes do internetu, praca zdalna, czyli pracownicy. Masz pracowników, teraz był koronawirus, trzeba było przenieść wręcz tych pracowników do pracy zdalnej, zlecić im tą pracę zdalną. Nie będę jakby wchodzić w szczegóły tego, o czym trzeba pamiętać przy pracy zdalnej, bo to jest w artykułach na blogu i to sobie można szczegółowo rozczytać. Nie będę też mówić o tym, co było w przypadku koronawirusa, bo to już trochę mija. Pracownicy wracają do biur, chociaż nie wszyscy, bo niektórym się ten temat też spodobał. Ważne jest to, żeby taką pracę zlecić. W przypadku koronawirusa to było bardzo proste, to było nawet zlecenie e-mailem, ale jeżeli chodzi z kolei o kwestie pracy zdalnej, takiej telepracy, która jest uregulowana w kodeksie pracy, to tam mamy takie, nazwijmy to, 3 miesiące na testowanie tego systemu i jeżeli to wypali, no to pracownik z pracodawcą się dogadują i mówią, od teraz wykonuję pracę zdalną. Oczywiście w przypadku pracy zdalnej jest więcej obostrzeń takiego typowego pracownika, nie freelancera, nie kogoś, kto wykonuje umowę totalnie na własną działalność, tylko pracownika, typowy pracownik, umowa o pracę. Różni się to tylko tym, że wykonuje on ją zdalnie, ale te obowiązki związane z BHP, ze szkoleniami, z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury dla pracownika, tak to nazwijmy, one się zgadzają, one nadal obowiązują pracodawcę. Więc tutaj nie do końca jest to takie korzystne, no ale czasami wiadomo, że mamy pracowników, a nie typowych współpracowników, czyli freelancerów, czyli osób działających po prostu na własny rachunek. W przypadku pracy zdalnej trzeba również pamiętać o ochronie danych osobowych, o zabezpieczeniach, czyli jak współpracujemy z wirtualną asystentką, no to tutaj też, po pierwsze, czy z jakimkolwiek innym freelancerem, takim, nazwijmy to na stałe, umowa z taką osobą, o której już wspomniałam, wskazanie jej kwestii wszystkich tych RODO, czyli zarówno klauzula informacyjna dla takiej wirtualnej asystentki, ale też zachowanie poufności, to może znajdować się w tej pierwszej umowie. Tutaj można odnieść się do tajemnicy przedsiębiorstwa, żeby też taka wirtualna asystentka na przykład nie korzystała z tego, w jakiś sposób tego nie zdradzała. To zależy też oczywiście biznes, jaki ona obsługuje i jaki biznes tworzy. W przypadku agencji wirtualnych asystentek wiadomo, że tutaj no, mamy już do czynienia z tym, że zatrudniamy dodatkowo wirtualne asystentki, to zdradzamy im też ten know-how pracy w agencji, więc tutaj na pewno tajemnica przedsiębiorstwa, może zakaz konkurencji, no to już dodatkowe rzeczy. Oczywiście przeniesienie autorskich praw majątkowych, kwestie RODO, ochrona danych osobowych, potwierdzenie przez taką wirtualną asystentkę, że zapoznała się z ochroną danych osobowych w tej firmie, umowa powierzenia danych. Umowa powierzenia danych jest bardzo ważna w przypadku współpracy z freelancerem, bo ten freelancer, ona jest nawet ważniejsza niż taka normalna umowa. Dlaczego? Jeżeli powierzamy jakieś dane, jeżeli ta osoba ma dostęp do danych, to musimy mieć tą podstawę przetwarzania tych danych przez nią. Kiedy ona ma dostęp do danych? Obsługuje fanpage, dostała uprawnienia administratora, moderatora, widzi fanów i tak dalej, to już wtedy przetwarza dane. Wchodzi na blog, na stronę, na sklep, przetwarza dane. Jeżeli obsługuje klientów, skrzynkę pocztową, wszędzie tam ona przetwarza dane i powinna z nią być zawarta umowa powierzenia danych. Więc to jest kolejna umowa, którą trzeba z taką osobą podpisać. Umowa o współpracy, umowa powierzenia danych, ewentualnie jakieś upoważnienia w przypadku pracowników. To jest to, co jest ważne.
Kolejna rzecz. W artykule na blogu jakby znajdziecie też taką checklistę pracy zdalnej w przypadku koronawirusa, artykuł dotyczący pracy zdalnej, pracy online w kwestii PKD dla biznesu online, jak wchodzi się w ten biznes online, przechodzi się do internetu, też trzeba zmienić PKD w swojej firmie, w swojej działalności i też znajduje się artykuł, w którym krok po kroku, punkt po punkcie podaje, jakie PKD można wykorzystać właśnie w tym biznesie online. Myślę, że on jest bardzo pomocny i taki też dostałam feedback, więc bardzo się z tego cieszę. Okej, mamy współpracę załatwioną. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je w komentarzu. Krótka przerwa, cześć Radek, cześć Violetta. Witam Was. Przechodzimy do kolejnego punktu. 10 obowiązków sprzedającego w internecie. Już była taka legalna kawa, również do niej odsyłam, legalna kawa numer 72, więc te obowiązki wskazywałam. Jakie zmiany? Ostatnio mówiłam też o rewolucyjnych zmianach w biznesach online i tutaj szybciutko powtórzę, również odsyłam do legalnej kawy w tym temacie. Zmiany miały być takie, że od 1 czerwca wszelkie regulaminy sprzedaży miały się zmienić i tym sposobem przechodzimy właśnie do regulaminów i do dokumentów, jeżeli przychodzisz do biznesu online, czyli regulamin sprzedaży, jeżeli sprzedajesz online usługi, produkty, cokolwiek, regulamin sprzedaży powinien być, to jest obowiązek osoby, firmy, prawie firmy, która znajduje się w internecie i która sprzedaje. Nawet poza internetem taki regulamin również powinien istnieć. Dwa, polityka prywatności. Jeżeli przychodzisz do internetu i masz na razie tylko fanpage, okej. By tutaj super, może to być tylko fanpage, wcale nie musi być strony www, nie musi być sklepu, więc tutaj nie ma problemu. Ważne jest, żeby była polityka prywatności. Ona może być podpięta na fanpage'u, może być podpięta w każdym innym Twoim medium, czy social medium i tamtą politykę podpinasz, informujesz o ochronie danych, o danych osobowych, o tym, co z tym robisz. Jeżeli jesteś na fanpage'u, przetwarzasz dane osobowe osób, które na ten fanpage wchodzą, obserwują, polubiają ten fanpage. Tak samo jest w grupie, tak samo jest na Instagramie, tam również masz obserwujących. Więc polityka prywatności to jest obowiązek, o tym też sporo jest u mnie na blogu. Planuję, oprócz tego, że teraz, obecnie jest możliwość zakupienia produktów współpracy, tak, z wirtualną asystentką, z jakimkolwiek innym freelancerem, umowa o współpracy, umowa powierzenia danych, kurs dla wirtualnych asystentek, jeżeli takie znacie, polećcie proszę dalej. I to jest z 20% zniżką, to można również zapisać się na listę zainteresowanych kursem Legalna Sprzedaż Online, który ruszy niebawem i w artykule na blogu, który jest teraz widoczny na ekranie, również można to zrobić, tam jest link do zapisania się na listę zainteresowanych, żeby niczego nie pominąć i dostać te wszystkie wartościowe informacje, o których będę Was informować na bieżąco. Więc polityka prywatności, regulamin sprzedaży, regulamin Facebooka, Instagrama, jeżeli wchodzimy tam, to ta polityka ona będzie jakby ograniczona tylko do tego, że jesteśmy na Facebooku. Nie będzie tam dodatkowych rzeczy związanych ze stroną internetową, ze sklepem internetowym, ale to, co obecnie dzieje się z danymi przetwarzanymi właśnie przez Ciebie. W Twoim medium. Więc o tym trzeba pamiętać. Jeżeli chodzi o te rewolucyjne zmiany w biznesach online, szybciutko jeszcze wspomnę, dla tych, którzy nie wiedzą, którzy nie oglądali poprzedniej kawy, zmiany w regulaminach miały wchodzić od czerwca, będą wchodzić od stycznia 2021 roku, więc ten kurs online, na który ewentualnie zapiszecie się na listę zainteresowanych, będzie właśnie już o tym wszystkim informował, będą wszystkie zmiany albo będzie aktualizacja w gratisie, tak to nazwijmy, więc po to, żeby być na bieżąco z tymi zmianami w sprzedaży online, warto być właśnie na liście zainteresowanych albo warto dołączyć do kursu online Legalna Sprzedaż Online. Dlatego o tym informuję. Dajcie mi znać, czy macie jakieś pytania w komentarzu, napiszcie proszę i czy to wszystko było zrozumiałe, czy jeszcze widzicie jakieś obszary biznesu w internecie, sprzedaży w internecie, wchodzenia do internetu, o których nie powiedziałam, o których warto
wspomnieć. Na Instagramie też można dać znać. Ja się w tym czasie napiję wody. Myślę, że to są te najważniejsze rzeczy, o których trzeba pamiętać na samym początku. Czyli wchodzisz, pamiętasz o polityce prywatności, o regulaminie sprzedaży, jeżeli taki jest, pamiętasz o umowach z wirtualną asystentką, z wirtualnymi współpracownikami, z takich jeszcze praktycznych rzeczy na sam koniec, o których mogę wspomnieć. Jeżeli chodzi o wirtualną kadrę, o współpracę, o pracę zdalną, o współpracę zdalną, bo to są trochę dwie różne rzeczy, to trzeba właśnie o tych umowach pamiętać, można użyć narzędzi online i o tych narzędziach, te narzędzia jakby też gdzieś, jeżeli tam powierzamy dane, jak na przykład Asana, jak inne narzędzia, z których możemy korzystać, to tam umowy powierzenia danych, zapisujemy je w dokumentacji RODO, wewnętrznej dokumentacji RODO. Radek pyta, czy agencję WA ciężko prowadzić? Nie wiem, czy agencję WA ciężko prowadzić, to pewnie byłoby pytanie do Poli Sowczyk, która prowadzi agencję wirtualnych asystentek. Też chyba jeszcze Iza, moja była wirtualna asystentka, widzę, że zaczyna działać z agencją wirtualnych asystentek, więc tam pewnie by do nich to pytanie skierować. Wydaje mi się, że to nie jest aż takie bardzo proste, tym bardziej jeżeli chodzi o dopilnowanie pewnej jakości, ale z drugiej strony to są osoby, które zajmują się określonymi obszarami i polecam też książkę, którą zaczęłam czytać, Chrisa Dakera, polecałam ją na swoim stories na Instagramie, coś z wirtualnymi pracownikami, ale nie pamiętam tytułu. I tam jest też bardzo fajnie opisany zakres pracy ogólnego wirtualnego asystenta i takich wirtualnych asystentów, którzy zajmują się już konkretnymi obszarami. I niezależnie od tego, co powierzycie, czy powierzysz tym wirtualnym asystentom, praktycznie w każdym przypadku jest po pierwsze powierzenie danych osobowych, po drugie to przeniesienie autorskich praw majątkowych, jeżeli oni wykonują cokolwiek związanego właśnie z grafiką, z prawami autorskimi. Tutaj co jeszcze jest dosyć takie istotne, o czym jak zauważyłam, mało osób mimo wszystko wie, można korzystać z takich portali jak Usemy. Usemy to jeden z portali, który jakby pomaga wirtualnym asystentom, freelancerom w rozliczaniu się. I to rozliczanie powoduje, że jakby rozliczamy się z Usemy, czyli wystawiam ja na przykład fakturę na Usemy i oni się już rozliczają z taką na przykład wirtualną asystentką. Oczywiście tam są kwestie bardziej umowy o dzieło, czyli gdzieś jest tutaj to dzieło, ale uwaga, umowę trzeba podpisać samodzielnie z wirtualną asystentką. Więc przypomnę jeszcze o tym, że taką umowę można w sklepie u mnie otrzymać 20% taniej do 14 czerwca 2020 roku, gdyby ktoś to oglądał rok później. I ona jest teraz w super cenach, więc myślę, że warto zadbać o własne interesy, bo tutaj nie chodzi nawet o interesy wirtualnej asystentki, tylko o własne interesy jako klienta, który powierza wykonanie pewnych prac wirtualnej asystentce albo freelancerom i później chce zostawić u siebie te grafiki, szablony. W Canwie również to jest praca twórcza, więc uwaga na to. Okej, okay. Aneta zadała pytanie, prowadzę coaching, konsultacje marketingowe zdalnie, także poza granicami Polski, na co zwracać uwagę w umowach? Aneta, ale poza granicami Polski, czyli dla obcokrajowców po prostu, przy coachingu i konsultacjach marketingowych, tutaj... No, umowa wiadomo z klientem tak, ale zasadniczo, jeżeli prowadzisz coaching i to jest na przykład pięć sesji, no to wiadomo, że dobrze jest taką umowę z klientem zawrzeć, jeżeli on nie płaci z góry za te sesje. Bo jakby tutaj duże znaczenie w Twoim przypadku będzie mieć zabezpieczenie płatności. Jeżeli klient płaci z góry, to jakby z Twojej strony jest to zabezpieczenie. Jeżeli dojdzie do jakiejś rezygnacji, jakiegoś problemu z klientem, no to wiadomo, że jakby Ty jesteś tą górą, bo pieniądze masz, więc no wiadomo, że trzeba to rozwiązać polubownie i tak dalej i lepiej sobie to w umowie zawrzeć, że kiedy klient rezygnuje, kiedy dostaje zwrot, ile dostaje tego zwrotu,
Ale jeżeli na przykład nie bierzesz płatności z góry, więc u Ciebie to ryzyko znacznie wzrasta, czyli ryzyko właśnie tego, że klient zapłaci za usługę, wówczas dobrze by było jednak, jednak powinnaś jakby tutaj zadbać o to, żeby swoje interesy zabezpieczyć, ok? Więc jakby to na pewno, Radek napisał Wolność w wirtualnym świecie, tak, jak najbardziej, to jest ta książka. Co jeszcze, Aneta, przy konsultacjach? To są najważniejsze rzeczy. Tam nie będzie przeniesienia autorskich praw majątkowych, chyba że udostępniasz klientowi właśnie jakieś szablony, narzędzia online, jakieś dokumenty, jakieś workbooki, na których pracujecie, to wówczas dobrze jest powiedzieć klientowi, drogi kliencie, dostajesz na to licencję, a nie, ja nie przenoszę na Ciebie autorskich praw majątkowych, więc dostajesz licencję niewyłączną, ona może być przeniesiona w formie elektronicznej, dlatego nie ma tutaj potrzeby wymieniania się pisemnymi umowami. Więc u Ciebie, jeżeli takie narzędzia stosujesz, to tak, licencja, o tym trzeba pamiętać. Poza granicami Polski, tutaj nie ma jakichś wielkich obostrzeń. Raczej, jeżeli masz jedną umowę, piszesz, że prawo polskie jest na przykład wiążące. Nie będziemy jakby wchodzić tutaj w kwestie międzynarodowego prawa prywatnego. Raczej ważny jest ten regulamin świadczenia coachingu i konsultacji marketingowej. Jeżeli on jest, to myślę, że on jest jawny, jasny i jawny dla klientów również z zagranicy. Jeżeli oczywiście świadczysz usługi dla klientów anglojęzycznych, to dobrze by było taki regulamin mieć w wersji angielskiej, w języku angielskim. Radek napisał, że właśnie korzystał z Usme, tak jak mówiłaś, jest, umowę podpisywałem. Super. Czyli właśnie, Radek, umowa Twoja oddzielna, zabezpieczająca Twoje interesy, a oprócz tego jest po prostu rozliczenie przez Usme. Nie pamiętam, czy tam się podpisuje umowę z Usme bezpośrednio. Chyba nie. Ja planowałam live'a właśnie z Usme, żeby opowiedzieć trochę o tym, jak to działa. I miejmy nadzieję, że kiedyś on wypali ten live, ten webinar. Lidia zapytała ostatnie pytanie. Czy w pakiecie, o jaki długi komentarz, ale już go czytam. Czy w pakiecie RODO Must Have, samodzielne wdrożenie kursu wzory plus kurs online, legalna sprzedaż online, oferowanym obecnie w kwocie 897 zł, jest już wszystko, co powinna mieć od strony potrzebnych wskazówek, wzorów i plików. Jeśli mam stronę, newsletter, fanpage, grupę na Facebooku, Instagram, na razie nie sprzedaję, ale nie wykluczam w niedalekiej przyszłości. Na razie mam to jako osoba prywatna, ale docelowo przy uruchomieniu sprzedaży na pewno działać już będę jako firma. Pytam, bo cena jest dla osoby prywatnej spora, ale jeśli miałoby to być kompletne i nie trzeba by było już nic dokupywać, to rozważam zakup. Okej, to już tłumaczę. Legalna sprzedaż online, tam mamy regulamin, politykę prywatności, kwestie dotyczące sprzedaży w internecie, również Facebook, również Instagram, czyli te elementy dotyczące polityki na Facebooku, na Instagramie, w social mediach, plus wideo, wskazówki marketingowe, dodatkowe checkboxy, jeżeli rozważasz takie elementy, i oczywiście newsletter. Więc wszystko to, co wymieniłaś, Lidia, tam jest. OK. I teraz drugi człon tego pakietu to jest kurs online samodzielne wdrożenie RODO. RODO to są dokumenty wewnętrzne i dokumenty, tak naprawdę tutaj jak połączysz te dwa kursy, to masz pełną, kompletną politykę prywatności, więc od strony RODO zajmujesz się już tym, co nie widać, ja tak mówię, na zewnątrz, czyli to, co jest wewnątrz firmy. I generalnie praktycznie na ten moment obejmie to wszystkie Twoje obszary. Chyba że będziesz chciała podpisać, przepraszam, umowę współpracy z wirtualną asystentką. O tym nie pisałaś. Podejrzewam, że na ten moment tego nie potrzebujesz. To wtedy nie ma tam umowy współpracy, dodatkowych umów i wszystkiego, czego potrzebujemy w działalności, bo trudno, żeby się to tam znalazło. Ale jest umowa powierzenia danych, a ona moim zdaniem jest ważniejsza niż nawet ta umowa o świadczenie usług. Dlaczego? Dlatego, że najpierw powierzasz pewnie jakieś dane takiemu wirtualnemu pracownikowi. Tego nie było w Twoim pytaniu, więc zakładam, że na razie z nikim nie współpracujesz, ale gdyby do tego doszło, to wtedy trzeba pomyśleć o umowie właśnie współpracy, bo umowę powierzenia będziesz już mieć oczywiście w takim pakiecie. Więc jak najbardziej od takiej strony startu z biznesem jest RODO, jest legalna sprzedaż, moim zdaniem więcej nie potrzebujesz na ten moment, więc zachęcam do rozważenia tego. A w przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu.
Aneta napisała, klientach z Unii, Holandia, anglojęzyczni, z góry płatność. Myślę, że jest bezpiecznie w takim razie. Lidia jeszcze pyta, czy po zakupie danego kursu, czy dokumentu są potem aktualizacje takiego pakietu, gdy zmieniają się przepisy prawne, czy to jest tylko na tu i teraz, a potem trzeba dokupować aktualizację. Do tej pory wysyłałam aktualizację. Zasadniczo kurs jest wykupywany, dostęp do kursu na rok. I teraz w przypadku legalnej sprzedaży online, w momencie kiedy pojawi się aktualizacja w styczniu, tak ona będzie wysyłana do klientów w cenie. Później, no to nie jest tak, że ja zapewniam aktualizację przez 10 lat na przykład, no bo to byłoby cudownie. Na ten moment wysyłam aktualizację do klientów. Dostęp do kursu jest na rok, później jest możliwość przedłużenia za symboliczną kwotę. I że Radek rzeczywiście napisał, że nie od Usmi dostaje się tylko fakturę VAT. Dokładnie. Co do WEIR-u, nie wiem co to jest, to ci spróbuję nagrać temat, bo znam prezesa. Aha, do webinaru. Tak, ja już rozmawiałam, super Radek, jak najbardziej. To nagrywamy temat i robimy live'a. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo w takim razie za dzisiaj. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie pytania. Lidia, jeżeli byłyby jakieś pytania jeszcze do kursu, to zachęcam do kontaktu mailowego na kontakt@legalnybiznesonline.pl albo telefonicznego, gdyby były jakieś wątpliwości. Bardzo chętnie tutaj pomogę. Co do ogłoszeń na samą końcówkę, artykuł na blogu dotyczący przenoszenia biznesu do internetu, tego o czym trzeba pamiętać, tam są odesłania do dodatkowych artykułów, więc też warto to mieć na uwadze. Dwa, zniżka na produkty dla wirtualnych asystentek, ale też dla klientów wirtualnych asystentek, dla Twojego biznesu, jeżeli współpracujesz z kimś, koniecznie umowa, w której są zawarte kwestie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych, licencji, obowiązków, płatności itd. I to również znajduje się teraz w promocyjnej cenie 20% taniej do 14 czerwca, więc zachęcam, żeby zajrzeć na sklep.legalnybiznesonline.pl, tam się znajdują te szczegóły. No i oczywiście zachęcam Was do polubienia fanpage'a, do udostępnienia tej legalnej kawy, do zaglądania na kanał na YouTubie, do zasubskrybowania tego kanału i do zostawienia łapki w górę, serduszka, komentarza, czy Wam się to dzisiaj przydało, czy skorzystaliście z tego. No i zapraszam do następnej legalnej kawy za tydzień w środę. Wszystkiego legalnego.